Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, rząd dokonał powierzchownej diagnozy sytuacji. Problem polega bowiem na radykalnym ograniczaniu roli państwa i rezygnacji z niezbędnej funkcji regulacyjnej, także na rozmyciu odpowiedzialności na różnych szczeblach. Od rządu po prezydent Warszawy nieodpadającej za paraliż komunikacyjny, po marszałka Warmii i Mazur, szefa regionu PO, nieodpadającego za patologię i korupcję w instytucjach, jakie nadzoruje. Gdzie są mechanizmy kontrolne i kto odpowiada za de facto nieprzestrzeganie artykułu 95 Konstytucji gwarantującego kontrolę Sejmu nad działalnością Rady Ministrów, za niechęć do wprowadzania standardów demokratycznych, jakim jest godzina pytań do premiera itd. itp. Z inicjatywy premiera zebrał się Komitet Stabilności Finansowej, który przez 4 lata bawił się w króla Ciszka, ale szef rządu zapomniał, że sam 10 miesięcy temu zapowiedział przekształcenie tego komitetu w stały organ i stanięcie na jego czele. Co się stało, że tak się nie stało? I na koniec kluczowe pytanie. Kiedy rząd wyciągnie wnioski z tego, co mówił 2500 lat temu Lao Tzu, twórca taoizmu? Odpowiadamy nie tylko za to, co robimy, ale za to, czego nie robimy.